25 października 1918 roku Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd szefa Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął generał Tadeusz Rozwadowski. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku 25 października obchodzone jest święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przez ponad 100 lat zmieniała się rola, struktura i zadania sztabu. Niezmienne pozostawały natomiast poświęcenie dla ojczyzny, zaangażowanie w służbie i najwyższy poziom realizacji zadań przez żołnierzy tu służących. Dziś Sztab Generalny Wojska Polskiego zajmuje najważniejszą pozycję w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej. To potężny kapitał wiedzy i doświadczenia. Odpowiadamy za planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz nadzór nad ogólną i operacyjną działalnością Wojska Polskiego. Określamy kierunki działań, w tym przygotowanie wojska do właściwej reakcji na potencjalne zagrożenia. W procesie budowy systemu bezpieczeństwa państwa najważniejszym filarem jest człowiek. Dlatego w ostatnim roku skupiliśmy się na dostosowaniu sposobu rekrutacji do indywidualnych potrzeb obywatela. Był to dobry krok dla rozwoju struktur sił zbrojnych i wynikał z chęci funkcjonowania we współczesnych uwarunkowaniach. Dodatkowo sytuacja epidemiczna panująca w kraju wygenerowała konieczność zmian w sposobie szkolenia oraz realizacji zadań. Wdrożyliśmy wiele nowoczesnych metod i form szkolenia, a inicjatywa dowódców najniższego taktycznego poziomu doskonale sprawdziła się w realnym działaniu, jak na przykład podczas operacji Tarcza. Jestem dumny, że dzięki zdolności do ciągłej adaptacji, wytrwałości, a także swej konsekwencji siły zbrojne realizują zadania na najwyższym poziomie. Dlatego w tym szczególnym dla nas dniu dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, służącym zarówno w kraju, jak i za granicą za zaangażowanie i profesjonalną służbę. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanych zadań, żołnierskiego szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.